Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Z powodu śmierci kolejnej klaczy znów jest głośno o stadninie w Janowie Podlaskim. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w swoim oświadczeniu sugeruje działanie osób trzecich, a według najnowszych doniesień Rzeczpospolitej w paszy znajdowały się bardzo niebezpieczne antybiotyki. Na ten temat dzisiaj rozmawiam z panią Anną Stojanowską, prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich. Dzień dobry. Oraz panem Januszem Okońskim, lekarzem weterynarii. Proszę powiedzieć, jak państwo skomentują te najnowsze doniesienia o antybiotykach szkodliwych dla koni? Czy byłoby możliwe, że ktoś celowo dosypał takich antybiotyków? Czy jest możliwe, że znalazły się w paszy? Dla mnie jest to co najmniej dziwne z kilku powodów. Po pierwsze, nie bardzo rozumiem motywy działania, bo komu miałoby to działanie zaszkodzić? Czy poprzedniemu zarządowi, kiedy za jego działalności padła klacz pianissima, czy aktualnemu zarządowi? Poza tym musiałaby to być osoba, która się dostała do stajni i w jakiś sposób podała ten antybiotyk. Po trzecie, obsługa, czy ktokolwiek, lekarze, którzy tam są, zauważyliby jakieś objawy choroby, ta substancja podana, cokolwiek by to nie było, nie mogła wywołać skrętu okrężnicy, mogła wywołać chorobę u konia, która byłaby zauważalna wcześniej przez ludzi, którzy się tymi końmi zajmują i przez lekarza, który tam pełni dyżury, więc trochę to dla mnie dziwna opinia. Poza tym koń to nie jest takim zwierzę, co się rzuca na jedzenie bez smakowania. Koń potrafi wybrać wszystkie ziarenka owsa, a zostawić to, co jest w tym owsie dla niego niesympatyczne. Absolutnie. Zdarzają się oczywiście w stadninach koni możliwości zanieczyszczenia paszy w trakcie transportu paszy z firmy wytwórczej do stadniny, ale to są tak rzadkie przypadki i jeżeli coś takiego się zdarza, to jest to oczywiście natychmiast widać, że nie choruje jeden koń, tylko wiele koni choruje i że jest choroba, która objawia się nie chorobą brzucha, tylko ogólnie jest to przede wszystkim takie objawy, które wskazują na jakieś podtrucie, zatrucie, dysfunkcje organizmu związane z przemianą materii. No właśnie, te objawy koni trzech klaczy, które padły w ostatnim czasie, sugerowałyby działanie antybiotyków, a raczej może co mogło być przyczyną, że w tak krótkim okresie czasu trzy konie padły? Z tego, co wykazały czy opinie lekarskie, czy przeprowadzone sekcje, wszystkie te trzy klacze padły na skutek skrętu jelit różnego odcinka, akurat klacza na okrężnicy. To, co myślę, jest w ciągu ostatnich dniach powtarzane, o czym myślę, pan doktor też powie jako fachowiec, niemożliwe jest wywołanie przez człowieka jakby bezpośrednio skrętu jelit. Można oczywiście stworzyć warunki, które, czy nie zabezpieczyć odpowiednich warunków, żeby taki skręt się pojawił. Na to wpływa tyle różnych czynników, od oczywiście czynników żywieniowych poprzez pogodę, stres, czasami skoki ciśnienia, czasami fizjologiczne stany, takie jak wyźrebienie na przykład, mogą wpływać na skręt jelit, ale nie człowiek. Człowiek mechanicznie nie jest w stanie takiego... Śmierć pianissimy była podawana za powód odwołania pana prezesa Marka Trellia. W ciągu ostatnich 2,5 tygodni padły klacz Preria i w ostatnich dniach Amra. Jak pani to oceni? Czy to są błędy wynikające z błędów personalnych, czy niezależne od ludzi? Ja już mówiłam o tym, że 21 lat pracowałam w zespole nadzoru właścicielskiego, który sprawował nadzór nad stadninami koni. I próbowałam sobie wczoraj przypomnieć przypadki upadków klaczy na skręt jelit w Janowie Podlaskim i na przestrzeni kilkunastu lat, nie wiem, 15-17, takich przypadków naliczyłam 4. Więc są to naprawdę, mogę się mylić o jednego, dwa konie, ale na pewno nie więcej. Więc to były naprawdę zdarzenia bardzo rzadkie i cała jakby fachowość i
pozytywne działanie ludzi zajmujących się tym nie zmierzała właśnie, żeby wyeliminować te czynniki zewnętrzne, które skręt jelit mogą powodować. Czyli jednak te przypadki były naprawdę rzadkie, więc skumulowanie tych przypadków w ciągu ostatnich 2 tygodni sugeruje, że gdzieś ludzie popełnili błąd i gdzieś w zarządzaniu jednak jest błąd. No właśnie, panie doktorze, fachowym okiem jak pan oceni skręt jelit w tak skumulowanym dosyć tutaj przypadku, to jest jednak błąd ludzki? Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast chciałem wyjaśnić, że morzysko i kolka, określenia używane wymiennie, to są tylko i wyłącznie objawy chorobowe, które wynikają z jakiegoś bólu w obrębie jamy brzusznej, chociaż niekoniecznie w obrębie wyłącznie jamy brzusznej. Ale jeżeli chodzi o jamę brzuszną i o przewód pokarmowy konia, to proszę sobie wyobrazić, że ten przewód to jest około 20 metrów jelit cienkich, około 4, ja to podaję średnią, 4 metrów jelit grubych. I na tej odległości mogą się zdarzać różne powody, dla których koń czuje dyskomfort. Niewątpliwie jednym z poważnych czynników, które na przewód pokarmowy oddziałują, to jest oczywiście żywienie. Ale żywienie u koni jest ustalane, to jest jedna z podstawowych czynności hodowcy, który ustala całą procedurę żywienia koni w stadninie. Bo co innego dostają roczniaki, co innego klacze nieźrebne, jałowe, co innego klacze źrebne, co innego ogiery, co innego... Czyli jednak w żywieniu mogły wystąpić jakieś nieprawidłowości. I tak, i to żywienie jest ustalone, ponieważ koń bardzo nie lubi zmian, znaczy jego przewód pokarmowy nie lubi zmian, w związku z tym jest ustalone raz na zawsze procedura karmienia koni. Godziny karmienia ustalone, dawki paszy ustalone. I podstawą żywienia konia jest pasza objętościowa zawierająca dużo błonnika, czyli siano. Siano jest podstawą żywienia koni. Zdarza się, że to siano jest nie najlepszej jakości, ale jeżeli to jest ciągle to samo siano, którym koń jest żywiony, to jest adaptacja drobnoustrojów, które w tym przewodzie pokarmowym sobie żyją i nic się nie dzieje. Natomiast problem jest wtedy, kiedy gwałtownie zmieniamy paszę u konia. I to może być przyczyną jakiejś rewolucji ze strony przewodu pokarmowego. I teraz tak, ten stan, o którym mówimy, bo to mówimy o niedrożności ze skrętu, czyli to jest strasznie ciężki stan chorobowy, strasznie ciężki ze względu na tą konstrukcję przewodu pokarmowego u konia. Leczenie jest jedyne, operacyjne. Nie ma innej możliwości odwrócenia. A jak długo ta historii? Choroba się rozwija? Ona nagle występuje i postępuje szybko, czy to są jakieś miesiące? Jak nie, to skądże. To jest choroba, która się rozwija piorunująco, można powiedzieć. Jeżeli dochodzi już do niedrożności, to właściwie czas się liczy już nawet nie w godzinach, tylko w minutach. Pytam o to dlatego, że też pojawiły się zarzuty, że te problemy wynikające teraz z tymi klaczami, na przykład ich śmierć, to jest powód złej gospodarności poprzednich władz. Czyli to jest niemożliwe, tak? To absolutnie. To jest absolutnie. To, o czym pan doktor zaczął mówić, proszę sobie wyobrazić taki długi balonik, który czasami dzieci noszą. I ten balonik się skręca i on przestaje być drożny. W środku jeszcze następuje jakby zgazowanie bez możliwości ujścia tych gazów i w jedną i w drugą stronę. To jest błyskawiczna reakcja rzeczywiście. Wróćmy do tych dwóch klaczy, które padły. One należały do Shirley Watts, żony perkusisty zespołu Rolling Stones. Pani Shirley Watts zdecydowała się na zabranie koni, które jeszcze były w Janowie. No to jest duża strata zaufania. Cała ta sytuacja jest w ogóle bardzo nieprzyjemna, bo Shirley Watts kupiła te 4 klacze z Janowa. Jako ukłon w stronę stadniny i sympatii do tej stadniny, z której kupiła już wiele, wiele klaczy, bo kupuje konie z Polski 25 lat.
przywiozła te klacze do Janowa, proponując, żeby Janów nie stracił tych linii hodowlanych, który oczywiście ma jeszcze siostry, córki i tak dalej, ale aby mógł Janów pozyskać jeszcze źrebięta od tych klaczy. Duży dowód zaufania. Ogromny dowód zaufania. Pozostawiła te 4 klacze i umowa była taka, że źrebięta urodzone od tych klaczy zostają w Janowie, klacze są jeszcze raz zaźrebiane i wracają do Holzdonarabians, do stadniny, do której w tej chwili należą. 2 z tych klaczy już nie żyją. Trudno się dziwić, że pani Watts te 2 pozostałe chce zabrać. I nastąpiła taka kumulacja zdarzeń, bo z jednej strony odwołanie zarządu, któremu ufała i osoby pana Marka Trelli, któremu ufała i w stosunku do którego uczyniła ten gest personalnie, bo znała tego człowieka. I w krótkim czasie nastąpił jeden wypadek i drugi wypadek. No więc trudno się dziwić, że zaufanie do Janowa zostało utracone i pewnie nie będzie możliwości. Myślę, że odbije się to echem w ogóle na klientach naszych, bo koni przebywających w naszych stadninach arabskich za granicy jest kilkadziesiąt, jeśli nie tak, no myślę, że spokojnie można powiedzieć, że kilka. Myśli pani, że tylko zmiany personalne mogłyby jakoś przywrócić dawną świetność, bo ona chyba już podupadła. No niestety trzeba wszystko zrobić, żeby ten wizerunek Janowa odbudować i bardzo ciężko pracować. To nie jest tylko wizerunek Janowa, to jest w ogóle zachwianie wizerunku polskiej hodowli koni czystej krwi, która przez lata była absolutnie na szczycie i była podawana jako przykład najlepiej prowadzonej na świecie hodowli. Polskie konie wygrywały wszystkie najważniejsze pokazy, uzyskiwały gigantyczne ceny i były stawiane za wzór modelowo prowadzonej hodowli. I nagle w przeciągu niedługiego czasu to wszystko powoli zaczyna się walić, więc trzeba będzie ogromny wysiłek włożyć, żeby to zaufanie odbudować. Nie tylko w stosunku do pani Shirley Watts, ale w ogóle mówiąc ogólnie do świata. Tak. Chciałem dodać, że stadnina koni musi być przez kogoś reprezentowana. Reprezentuje ją osoba, która przez wiele lat jest, jakby to powiedzieć, takim sztandarowym przykładem rzetelności i dotrzymywania słowa. Dlatego, że to są układy personalne między tym, kto chce kupić i tym, kto reprezentuje właściciela koni, czyli prezes, czy dyrektor stadniny. Żeby odbudować to zaufanie, ja sobie nie wyobrażam, żeby ono było, mogło być odbudowane bez udziału byłych prezesów. Dziękuję serdecznie za rozmowę.